Zatrzymani mężczyźni są mieszkańcami powiatu legnickiego. Obaj byli kompletnie pijani. Pierwszy mężczyzna zatrzymany został na motorowerze. Pan miał 74 lata i prawie 2 promile alkoholu we krwi. Drugi mężczyzna kierował ciągnikiem rolniczym. Jest to 59-letni mieszkaniec sąsiedniej gminy. W jego organizmie stwierdziliśmy prawie 3 promile alkoholu. Oczywiście uniemożliwiono mu dalszą jazdę. Ciągnik został przekazany osobie trzeźwej. Obaj mężczyźni będą odpowiadali za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Grozi im do 2 lat więzienia. Podczas wakacji drogówka prowadzi wiele kontroli. Ostatnio policjanci sprawdzali prawidłowe oznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Efektem tych działań jest 13 wystąpień do zarządców parkingów o poprawę oznakowania na prawidłowe tych miejsc dla inwalidów. Policja wystawiła również 3 mandaty w wysokości 500 zł osobom, które bez wymaganych uprawnień zaparkowały na kopertach. Mandaty dostali również kierowcy, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli prędkość. 2 z nich w miejscu, gdzie można jechać 50 km na godzinę, pruło 105. Trzeci w tym samym miejscu osiągnął 128 km na godzinę. Wszyscy stracili prawo jazdy.